Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Detective Castellanos. Was that someone else's memories? Cześć, siema, z tej strony Stuart, no i gram dalej w The Evil Within. Zaczynamy. Zaczynamy kolejny rozdział zatytułowany Okrutne Zamiary. No nieciekawie. Przenieśliśmy się do szpitala, ale mamy do wykorzystania co nieco. Mamy zebrane klucze z poprzedniego odcinka, mamy trochę żelu. Let go of me! Let go of me! Let go of me! No, tego jeszcze nie było, żeby ktoś tu krzyczał. Please refrain from agitating the others. Hello, czy to ja ich straszę, czy to raczej oni mnie? Dobra, idziemy, posprawdzamy sobie. Ona zawsze nam to mówi, że nie wyglądamy najlepiej. It can be easy at times for memories to be distorted by others. That is why they must be cherished. Ja pierdzielę. No dobra, tu już patrzeć nie musimy, to już widzieliśmy. Co ty jeszcze tutaj dla nas przygotowałaś, babo? Lustro widzenia aktywne. Tam mamy klucze. Dobra, najpierw weźmiemy klucze, bo może z nich dostaniemy żel. Ajajajajajaj. Kurczę, muszę iść naokoło. Jakaś taka jakby alternatywna wersja tego szpitala. No właśnie, nawet gry nie mogę zapisać. Ale klucze musimy wydać. Zobaczymy, wydać. No musimy pootwierać szafki. Coś tu powinniśmy z nich pozyskać. Liczę na sporą ilość amunicji. No jest. Patrzcie, wow. Ja pierniczę. 12 naboi do karabinu snajperskiego. Zaraz go sobie przeładuję. Weźmy go tutaj. Wybiorę go, przeładuj. Wtedy powinienem dobrać resztę naboi. Jeszcze mi zostały. No dobra, czyli jak sobie tutaj wrócimy, to już co nieco będziemy mieli. Wolę chyba wybuchowy. Rewolwer, tu amunicję mamy. Jeszcze przydałoby się nam ammo do strzelbuchy. Otwierajmy. Żel też mile widziany, jak najbardziej. Jak najbardziej, 7000. Poszło ładnie. I strzykaweczka. A nawet dwie. No kurde, klucze to jest jednak podstawa. Sporo ich ominąłem, ale nie ma tego złego. Snajpera się przyda, na razie pistolecik. Idziemy ulepszyć teraz naszą postać. A i tędy też nie mogę przejść. No czyli jednak biegamy sobie naokoło. Tutaj z powrotem.
Szpital też za każdym razem jest troszkę inny. Siadajmy, siadajmy i działajmy. Okidoki, wskaźnik zdrowia. No, 25 tysięcy nam potrzeba. Mamy 15-100, maksymalny czas sprintu. Kurczę, ten sprint nie jest zły, ale jeszcze zobaczymy, co można. Strzykawki, czyli to widzę, na razie sobie odpuszczę. Atak wręcz, on i tak nam niewiele daje, ten atak wręcz. Zapasy bełty do agonii. Jakoś tak nie czuję, żebym to potrzebował zwiększyć. Zapas, amunicja do rewolweru. Amunicja do strzelby, do snajperki. Bełty do agonii to mamy na full. Granaty, tyle nam wystarczy. To też mamy na full. Zapałki. Dobra, zrobimy sobie... Kurczę, nie wiem, czy zrobimy sobie... Amunicja do snajperki, wtedy będę mógł wziąć też więcej tych naboi. Dobra, wydajmy, to nie jest drogie. Weźmy jeszcze raz. Dobra, i teraz broń. Nożnik obrażeń, szybkostrzelność. To mamy zrobione. Zasięg. Kuszy. Też nie potrzeba, szkoda punktów. Snajperka, strzelba. Pojemność magazynka. Weźmy do strzelby. Weźmy też do snajperki. Nawet jeszcze. Okej, do rewolweru. Też się przyda. No ładnie, powydawane. Myślę, że teraz... No właśnie, do rewolweru raz, do snajpery. Pyk. Teraz będziemy mogli sobie jeszcze dobrać tej amunicji tam. No i wtedy trzeba będzie skorzystać z lustra i już się po prostu przenieść dalej. Biegniemy, Castellanos. Biegniemy po amo. Bingo, jeszcze coś nam tu zostało, widzę. Tu już więcej nie załadujemy, dobra. Spokój, tak. No to co? Teraz korzystamy z lustra i się po prostu przenosimy. Tylko właśnie to lustro, ono tutaj nie było aktywne. Ha, musimy iść do innego. No, za każdym razem przetrzymaj. Bez jaj. W naszym pokoju lustra nie ma i tutaj nic w ogóle nie ma. Dobra. Zmykuwa. Tu był ten jeden pacjent. Już teraz też widzę nieaktywne, czyli scenka, która miała być odegrana, została odegrana. What the fuck? Co teraz? Tu nic. Tu nic. A może powinienem wejść do tego pacjenta tutaj? Nie. Nawet nie mogę. Ej, no nie róbcie sobie jaj, przepuśćcie mnie po prostu gdzieś dalej, chciałbym wyjść. Może muszę się położyć, przespać. Coś tu muszę zrobić, co by nam uruchomiło jakąś scenkę. No bo bez jaj, hello. Z tą babką mogę pogadać? Oj, coś chyba tutaj... Fucking shit, przetrzymajmy to, ale... O w mordę. O to chodziło. Zobaczcie, ten szpital troszkę chyba inaczej wygląda w tej chwili. Ha. Ale jajca. Ale jajca. Teraz nawet mogę... No może i tak to wygląda. Zapiszę sobie to tak w razie w... Już mam porobione. To lustro dalej tutaj jest nieaktywne. Dobra, wrócę może do... No tutaj też nie mam chyba nic, żadnych gazet.
Żadnych zaginionych, okej. Może wrócę tutaj po prostu. Ja pierdzielę, chciałem się znaleźć w swoim pokoju, a nie w jakimś... w jakimś lesie. No coraz ciekawiej, no klimat tej gry jest naprawdę niesamowity. Idę przed siebie, jest Ruvik. Ja pierdzielę, coraz lepiej, normalnie. Raczej tam powinienem gdzieś iść. Dobra, przenieśliśmy się już chyba do właściwego lasu. No i mamy nawet słoiczek z żelikiem. Pyk. Pyk. I pyk. Coś nam tu jeszcze wypadło. Jeszcze jeden słoik z żelem. Tych słoików to trochę nazbierałem. Znowu taki bardziej otwarty obszar z tych, kurczę, katakumb, nie katakumb. W końcu udało nam się wyjść z tych jaskiń. Chyba się nigdzie nie przedostanę. Nie wiem, czy coś tam jest za tymi dechami. Nic nie widzę, szkoda mi jamo. Tutaj mam bełt. Kurczę, dawać mi amunicję do strzelby, no. Żel. Też fajnie, czemu nie? Ależ klimacik, no. To lubię. Dobra, ruszajmy dalej jak najwspanialej. Idziemy. Przed siebie jest skrzynia. W skrzyni wielkie G, czyli wielkie nic. Jakaś brama. Jakaś brama i dziwne odgłosy za mną. Jesus. Ja pierdziule. Wait. I've seen that house somewhere. Wszystko gdzieś widzieliśmy już. Co możesz? Tu sobie możesz. Patrzę, czy nie ma tutaj jakichś figurek, ale chyba... chyba nie. Dobra, trzeba otworzyć tę bramę. I've never been here before, but... Nigdy wcześniej tu nie byłem, ale wszystko wydaje się jakby znajome. Co znamy te uczucia? Jeżeli tu są wspomnienia tego całego Ruvika, my siedzimy w jego głowie. No nie wiem, trochę tutaj pochodzę, bo coś może, kurczę, tutaj jest do odnalezienia. Albo i niekoniecznie. Drzewa. Tam jest wejście, kurczę, ale jeszcze nie chcę tam iść. Tutaj coś może być ukryte. Chociaż na razie to tu niewiele widzę. Kolejne drzewo, tu chyba gdzieś widziałem beczki. No, jednak nie wydawało mi się. Coś z nich wypadło, jest amo do rewolweru. Tej amunicji do rewolweru rzeczywiście trochę mam. Dobra, na razie ci nie będzie ona chyba potrzebna. Nie wiem, czy coś tu jeszcze możemy odnaleźć. A, proszę, ale jajca. Jednak możemy. Gdzieś nam ten kluczyk tutaj spadł. No i mamy, bingo. No to tutaj już klucza żadnego nie będzie. Być może gdzieś jest ukryty fragment mapy. Tych fragmentów mapy niestety też troszkę ominąłem. Tu jest żel. Niestety też ich troszkę ominąłem i tu już nam jakby tej mapy
nie odblokuje. Dobra, jeszcze nim wejdę, jeszcze sobie coś tutaj pochodzimy. Tam widzicie, tam żelik, tutaj tam kluczyk, kolejne beczki. Z jednej nic nie wypadło, z drugiej kurde też nic nie wypadło, szkoda. Jak już kurde łażę i rozwalam i szukam, to już coś mogłoby w nagrodę wypaść. Chyba wszystko. Chociaż tu jeszcze nie byłem. No właśnie. Jeszcze potem se sprawdzę tę fontannę i powiem, no i wejdziemy do tej ogromnej chaty. Tu już coś może być ukryte. Klucz to już nie, bo w jednym miejscu to raczej mało prawdopodobne. No, z tej beczki przynajmniej wypadło trochę żelu. Może gdzieś tu będzie fragment mapy. Nie, ale mamy żel i ammo do strzelby. Niestety tylko jeden nabój. Zawsze coś. No tak, tu chyba wszystko. Pyk, 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 pyk. Biegniesz, Castellanos. Tego sprintu tak widzę, że mi chyba wystarczy. Nie wiem, czy w to dalej inwestować, ależbym przegapił. Każda amunicja na wagę złota, nawet ta do rewolweru, no jak najbardziej. Jeszcze tu jakaś ławka, tam jakaś ławka. Tam już przejście nigdzie nie było. Tu tylko mieliśmy ten mur. Kruki. Na fontannie nic nie widzę. No dobra. Czas chyba wejść do tego domu. No kurde, będzie klimat, co? O w mordę, nie wiem, czy chcę takiego klimatu. Łazimy. Hey! Stop, damn it! Spoko. Strzykawa. Tam widzę żel. Zobaczcie, rozdział 9, okrutne zamiary. Dopiero tutaj się nam to uruchomiło. Nazwa tego rozdziału. Tam widziałem żel, muszę jakoś się do niego przedostać. Kurde, tam gdzieś coś mamy u góry. Tu mamy jakieś pomieszczenie, ja pitole. Żel zabieram. Jakieś zakrwawione drzwi. Za tymi drzwiami słyszę muzyczkę. Tutaj w pokoju widzę, jest więcej rzeczy do zebrania. To nim... fucking shit. Nim przejdziemy sobie przez te drzwi. Oczywiście spróbujemy jeszcze to wszystko pozbierać. Tu nic nie ma. Ja pierniczę. Kurde, jakie odgłosy. Dobra, najpierw wejdę może na górę. Już sam nie wiem, czy włazić na górę, czy nie. Kolejne drzwi. Pełno ich jest tutaj. Ja pierdziule. No to dzieje się. Może najlepiej będzie rzeczywiście obadać sobie ten otwarty pokój i wejść potem tymi drzwiami i jeszcze sobie zapisać gierkę. Ależ odgłosy. Co mamy? Po kolei zbierajmy. Notatka z jadalni posiadłości. Wreszcie udało mi się odkryć drogę, portal do nowego świata. Wszystkie szczegóły były tu przez cały czas, tuż przed moim nosem. Jak to możliwe, że wcześniej nie udało mi się ich dostrzec? Dokładny proces łamania ludzkiej psychiki, niszczenia jej i przekazania mi władzy jest oczywisty. Gdy już go widzę, jasne jest, co powinienem zrobić i co muszę zrobić. Mogę zdobyć wszystko, czego szukałem, odzyskać wszystko, co utraciłem, ale potrzebuję środków. Jimenez, ten kretyn wreszcie może się przydać. Doktor Jimenez. Chyba tak go kojarzę. Ja pierdziule. Tu mam żel, okej. No z takich to kurczę niewiele, nic nie wypada.
Butelka. Nie wiem, czy chcę na razie butelkę. O Jezu. O w mordę. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Jezu, gdzie ja mam uciec? Się gnój pojawił. Ja pierdzielę. Oh shit. Trochę mnie wystraszył skubaniec. Raczej nie do pokonania on jest tutaj. Coś tutaj za to znalazłem, widzę. Jezu, co to za pomieszczenia? Co tu się odpierdziela? Jakieś rzeźby. Jezus. Ja pierniczę. Zabieraj to. Ha. Jakby ten obraz tam wtedy z tego szpitala, coś tak mi się wydaje. Tam widziałem, tak, było coś do wzięcia, momento. O kurde, chyba też coś tutaj widzę. A, bingo! To przed pójściem do szpitala mamy dwa klucze, dobrze. Tu coś jest. Dolne pokrętło sejfu. Stare pokrętło sejfu, widnieją na nim cyfry od 0 do 9. Co tu ma być? Ha, jest jakby jakaś podpowiedź, ale... Końca nie kumam. Gdzieś musimy odnaleźć ten safe. Tu jest obraz z safe'em, no ale co z tego? Tu jest jakieś clue. Co nam to kurde daje? Nie wiem jeszcze, dobra. Okej. Kolejne drzwi... Już mi się głos łamie. Kurde, mam nadzieję, że Rubik odszedł. Jakoś mu uciekliśmy. Przecież tu są jeszcze drzwi. Tutaj widzicie, jest pełno drzwi. Jakaś zagadka nas tutaj na bank czeka. Słyszę nawiedzonego. Jest za drzwiami. Po to była ta butelka. Rubika już tutaj chyba nie ma. Chyba. Będzie nas ścigał gnój. Nie wiem, czy to jest do rozwalenia, czy nie. Jest, ale nic mi to tutaj, widzę, nie dało. Tak, tam jest jakiś nawiedzony za drzwiami. Ewidentnie. Dobra, wracamy, 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 wracamy. Mamy klucze, mamy trochę żelu. A tam zawsze sobie grę można zapisać. O, proszę, kolejny dziennik osobisty. Wycinek z gazety Crimson Post. Tragiczna śmierć dziecka i niani w pożarze w Crimson City 11 lutego 2012. Mimo iż straż pożarna z Crimson City przybyła na miejsce bardzo szybko, a strażacy nie usta... wali w wysiłkach, szybko rozprzestrzeniający się pożar domu spowodował śmierć małej dziewczynki i jej niani. Do tego tragicznego wydarzenia doszło wczoraj po południu w dzielnicy Park Ridge w Crimson City. Pięcioletnia Lily Castellanos i jej opiekunka, 56-letnia Juanita Flores, nie zdołały uniknąć płomieni i dymu, które szybko objęły dom jednorodzinny. Rodzice Lili, którzy oboje są śledczymi na komendzie policji w Crimson City, natychmiast przybyli na miejsce, ale było już za późno, by ratować ich córkę z płomieni. Pożar ostatecznie został ugaszony przez strażaków po kilku godzinach, ale dom został całkowicie zniszczony. Przyczyny pożaru są ustalone,
ustalane, ale wstępne oględziny wskazują na zwarcie w instalacji elektrycznej. Ciąg dalszy na stronie 8. O, Jesus. No to chłopak tutaj, nasz Sebastian, miał, kurczę, miał tragedię. Córa mu zginęła. Jesus Christ. Dobra, wejdźmy tam. I knew it. A czego się spodziewałeś? Chcieliśmy tu wrócić i tyle. Patrzę tutaj w tym jego pokoju, kurde, nic nie ma. Dobra. Tu już tych więźniów też nie widać, wejść nie można. No okej, okay, normalna robótka. Czyli sprawdzamy gazety. Trzy, na pewno wykorzystam zielony żel. Mamy gazetę. Znaleziono zmasakrowane ciała. Ciała znalezione w okolicy posiadłości wiejskiej. Identyfikacja potrwa kilka tygodni. W okolicach posiadłości Victoriano znaleziono 4 zmasakrowane ciała. Wygląda na to, że przeprowadzono na nich prymitywne operacje medyczne. Okej, okay, jaki zaginiony osoby jest? Ruben. Zaginął Ruben Victoriano. Ukochany syn bogatej rodziny Victoriano nie był widziany od czasu pożarów posiadłości rodzinnej. Fucking shit. Dobra, idę tam, gdzie klucz. Szafeczki. Tutaj nic nie ma. Dawaj, dawaj, co się czaisz? Co się czaisz, jak czajnik? Dobra, tam do snajpery nie wezmę tej amunicji, bo jeszcze jej nie zużyłem, no właśnie. Ale mogę otworzyć sobie 2 kolejne szafeczki. Pięknie. 3 bełty. 3 bełty, weźmy jeszcze może tak. Okej. Więcej chyba nie wezmę. A jednak. Wszystko przeładowane i wzięte. Dobra. Jeszcze jeden kluczyk nam został. Zielony żelik. 10 tysięcy zielonego żelu. No to teraz wiadomo, co z tym zrobimy. No, trochę szafeczek mamy pootwierane. Zbyt ciężkie drzwi, żeby je kopnąć i wyjść z hukiem. Lecimy z koksem. Mnożnik obrażeń, szybkostrzelność. Strzelba już wydaje mi się ok. To troszkę można sobie podrasować. Pojemność magazynka, szybkostrzelność. Kurczę, niekoniecznie. Celność bym zwiększył tego rewolweru. Dobra. Krytyczne nie. Strzelba. Pojemność magazynka, czas przeładowania. Może tu jeszcze zwiększymy sobie czas przeładowania. Mnożnik obrażeń. Nie wiem do końca, co tutaj zrobić. Najczęściej i najwięcej amunicji mamy jednak do rewolweru. Weźmy sobie może mnożnik obrażeń, rzeczywiście. I szybkostrzelność. Na resztę już nie będzie mnie tutaj stać. Trochę nam zostało tego, kurczę, żelu. Weźmy tutaj szybkostrzelność. Czas przeładowania. Dobra. To wystarczy, już chyba wiem też, co zrobię. Pojemność magazynka zwiększyliśmy w snajperce. Będę mógł sobie wziąć chyba tą amunicję. No dobra, sprawdzę. Dawaj, dawaj, trochę sprintem. Trochę sprintem. Nie, gówno, tu nic już nie zabiorę. To mamy fajnie porobione. W strzelbie mam 1 nabój. Tu mamy 7, już więcej nie przeładuję tego.
Dobra, zapiszemy sobie tutaj gierę. Okrutne zamiary, akceptuj. Dobra, i wracamy. Wracamy do tej całej posiadłości. I wiecie co, i tu się pożegnamy i widzimy się dokładnie w tym samym miejscu w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia, cześć!